jeszcze tylko Mio podłączę do ładowania. Swoją drogą była recenzja, więc wrzucę Wam pewnie kartę, jeżeli ktoś jest zainteresowany tej nawigacji rowerowej, tego komputerka rowerowego. O, już jest podłączona. Niech się ładuje. A, nie, nie będzie się ładować, bo nie jest ładowarka podłączona. Dobra. O, teraz się będzie ładowało, bo już prawie rozładowana i możemy zaczynać. Cześć moi drodzy, już tak oficjalnie witam Was serdecznie na kanale Wave PC w kolejnym filmie z cyklu Dzień z życia serwisanta, a jakże inaczej. I mam kilka ciekawych rzeczy Wam do pokazania, stąd ten odcinek. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobał. A jak widzieliście, ja dzisiaj do pracy rowerkiem, nie pierwszy raz, bo w zeszłym tygodniu jeździłem. Zimą nie lubię jeździć i bardzo nie lubię jeździć rowerem jak pada. Opony totalnie nie wyrabiałem, kiedy zresztą miałem małą glebę. No nie taką małą glebę, nie nadają się te opony akurat, które ja mam za bardzo na mokrą nawierzchnię, ale poza tym radzą sobie świetnie. Pogoda dopisuje, kominiareczka, kurtka i można śmiało do pracy jechać. Tym bardziej, że jakoś daleko nie mam, to jest trochę ponad 7 km. Ale lecimy z tematami serwisowymi. A tak na początek zaczniemy sobie od stacjonarek i to nie jednej. Pierwszy komputer, który chyba dzisiaj będzie odbierany, to ten zbudowany w obudowie od Corsair. On powinien być podłączony, tak dokładnie podłączony, świeci się wszystko, dość mocna jednostka oparta o i9 9900K i mamy tutaj RTX-a, ja tylko szybko rzucę okiem, tak dokładnie 2080 Ti. Poprzednia generacja, ale wciąż mega mocna karta, chłodzenie cieczą Corsair, ramy też od Corsair. Płyta główna to jest bodajże chyba Asus, nie, to jest MSI. Jeżeli chodzi o komputer, on był tutaj u nas czyszczony, natomiast nie była czyszczona karta graficzna, a szkoda, bo powinna być, ponieważ karta graficzna już jest tutaj dość mocno, przesunę tą myszkę, klawiaturę, karta graficzna już jest dość mocno zabrudzona, ale tutaj z uwagi na fakt, że karta ma 3 lata gwarancji, od jej zakupu minęły 2, to i nie rozbieramy, jest plomba, no ten rok jeszcze musi pociągnąć. Była wymieniana pasta na oczywiście procesorze, cała budowa była czyszczona, plus dodatkowo był robiony OC. Ta i9 poszła na 4,9 GHz na wszystkich rdzeniach z napięciem 1,35 V. Raz przeszła test również na 5 GHz przy 1,35 V, czyli takie dosyć, powiedzmy, standardowe te maksymalne prawie wyniki, które się uzyskuje z bardzo ładnymi temperaturami. Natomiast przy drugim teście się procesor wywalił, więc obniżyłem o te 100 MHz zegary bez zmniejszenia napięcia, temperatury są ok i przede wszystkim komputer jest stabilny. Drugi komputer, który jest tutaj aktualnie na warsztacie, za którego będziemy się za chwilę dosłownie brali, bo zaraz otwieramy, to jest komputer, który trafi do nas drugi raz. Tutaj jest generalnie problem z temperaturami procesora. Winowajcą tych temperatur jest płyta główna, ona została wysłana na reklamację. Klient sam składa bodajże ten komputer, czy w jakimś sklepie. W każdym razie po naszej diagnozie on reklamował płytę, ta niby została naprawiona. Płyta wróciła z serwisu gwarancyjnego, no ale sytuacja dalej się powtarza. Całą resztę testowaliśmy, jest ok, więc tu ona ewidentnie jest winowajcą, natomiast klient nie chce jej odsyłać kolejny raz. Prosił nas, żebyśmy spróbowali to jakoś inaczej ogarnąć, więc będę się dzisiaj starał po prostu wszystkie ustawienia ręcznie powpisywać, przede wszystkim ograniczyć napięcie do procesora, tak żeby płyta go nie zawyżała, no i zobaczymy, czy to pomoże, czy procesor już nie będzie dostawał tak wysokich temperatur. No i przenosimy się na kolejne stanowisko, gdzie czeka kolejny komputer stacjonarny również do serwisu. Tutaj komputer się nie uruchamiał. Klient z taką właśnie usterką go do nas przywiózł. My stwierdziliśmy dość szybko uszkodzenie zasilacza. Tutaj takie cudo było, to jest dokładnie Silverstone'a zasilacz w formacie SFX, dlatego on jest taki mały, modularny. On tutaj parę lat działał w tym komputerze, ale to jest 600 W na kartę graficzną, która tutaj jest, to też jest bodajże jakieś 2000
80. Ręki sobie uciąć nie nam, coś w ten deseń generalnie. Dość mocno prądożerna w każdym razie karta. Działał kilka lat, no ale pracując praktycznie pod maksymalnym obciążeniem, w końcu ten zasilacz ducha wyzionął. Cała reszta na szczęście jest ok. Zasilacz nowy jest zamówiony, jest to zasilacz Be Quieta 750 W z certyfikatem 80 plus Platinum i dzisiaj będziemy go instalowali. Na życzenie klienta również zdemontowaliśmy takie przeduszki do kabli z czerwonymi oplotami i będą tylko oryginalne kable od zasilacza. No i oczywiście komputer cały będzie czyszczony, bo tu widać, że ona jest, ta obudowa, dość mocno zabrudzona. Obudowa dość nietypowa, bo ona tutaj oczywiście ma miejsce na nóżki, ona w ten sposób o sobie może stać. Albo można ją też powiesić po prostu na przykład ścianie i chyba właśnie w ten sposób u klienta jest. Całość wyczyścimy, wymienimy pastę termoprzewodzącą na procesorze, zamontujemy nowy zasilacz, no i serwis dzisiaj będzie skończony, dzisiaj będzie klient komputer odbierał. A teraz zaczynamy tematy bardziej mobilne. Takie pudełeczko, stary Sony Ericsson, a w środku jedzenie, no niedosłownie. Ja wam powiem tak, pierwszy raz spotkałem się z sytuacją, żeby klientowi aż tak chciało się bawić i przygotować w ten sposób. No i strzelajcie co, komentarze są dla was. Chociaż nie, bo to bez sensu. Pewnie dam to na miniaturkę. Procesor. Jeżeli zazwyczaj nie ma takiego oryginalnego opakowania, no to po prostu klienci czymś miękkim owijają, potem czymś twardszym, jakieś pudełeczko i tak dalej. A tutaj, zobaczcie to, pianki, prawdziwa kanapka z procesora. Gdzie jest procesor? No w środku jest oczywiście. Ja tylko to sobie przetnę do końca. Bardzo dobre zabezpieczenie, żeby nie było, bo przede wszystkim procesor, patrzcie to, nie ma, nie ma. I znowu nie ma procesora. Gdzie on, kurde, jest? Jest, w środku jest. Słuchajcie, klient wziął taką piankę, my też jej używamy, tylko w cięższej wersji do pakowania komputerów. Ona jest bardzo fajna, fajnie się do tego nadaje. Wyciął w środku taki kwadracik na wielkość procesora, tylko w kilku piankach. I zrobił, patrzcie, jakie miejsce, jaką poduszeczkę. O, proszę bardzo, na procesor. No, prawdziwa kanapka z procesora. No a w środku oczywiście co kolejny Ryzen 5 5600 z opisu do naprawy. Nasz komputer serwisowy się włącza, za chwilę będzie systemik, możemy więc zobaczyć szybciutko ten procesor. Z tego co po zdjęciach kojarzę, to nie ma tutaj jakichś dużych uszkodzeń. Jedna nóżka jest oderwana gdzieś na skraju. Zaraz zresztą to sobie zobaczymy, a kilka jest krzywych. Z tego co widziałem po zdjęciach, które klient przesłał, to jedna z nóżek jest na tyle krzywa, że warto by było ją od razu wymienić. Ja tutaj sobie od razu ustawię nagrywanie, tak żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. I podniesiemy, bo to jest zdecydowanie za duże powiększenie. Tu jeszcze sobie możemy dać, o, to w ten sposób. O, nie w tą stronę, nie w tą stronę. Dawidzie, ty kręcisz. O, jest, dobra. Odpalamy sobie nagrywanie, także będziecie mogli też to widzieć normalnie na komputerze. O, już widzę, gdzie są braki. Tutaj jest ok. Zobaczcie, że dzięki temu całkiem dobremu zapakowaniu nawet te piny, które są właśnie przy krawędzi, nie wyglądają tutaj na pokrzywione, czyli w trakcie transportu one się dodatkowo nie wykrzywiły. No tutaj jest jeden do delikatnej korekty, ale to jest wszystko. No, tutaj są dość ładnie prosto, tutaj też żadnych braków nie widać, natomiast tutaj na tej krawędzi są braki, tutaj na razie są piny proste, tu już widać nie ma jednego i ten jest taki mocniej krzywy, zobaczymy przy prostowaniu, jak to będzie wyglądało, bo możliwe, że go po prostu też wymienię, chociaż nie wygląda tak źle. Możliwe, że tylko będzie ten jeden faktycznie do wymiany, a tamten wyprostujemy i będzie ok. Także nie ma dużo pracy z tym procesorem. Ja podejrzewam, że on też będzie dzisiaj skończony, bo zrobienie takiego procesora, Piotrek już też robi te procesory.
to jest dosłownie chwila, moment. To jest kilkanaście minut pracy, no oczywiście więcej, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że potem ten procesor trzeba wyczyścić, wrzucić na płytę główną, przetestować, czy obsługuje wszystkie ramy i tak dalej, bo to jest bardzo istotne, bo może tak być, że na przykład płyta będzie startowała, ale będą tylko obsługiwane na przykład 2 sloty RAM z 4. Więc tu koniecznie mamy płytę główną pod to przystosowaną, mamy 4 pamięci, tak żebyśmy wysyłając ten procesor do klienta mieli pewność, że on jest ok. I teraz już nie będzie śmiesznie, słuchajcie, teraz już niestety nie będzie śmiesznie. Będzie poważnie. Musiałem trochę rolety przymknąć, bo od rana słońce dość ostro, dziwo daje. Zapowiadali cały tydzień paskudny. Do pracy super, do nagrywania gorzej. Moi drodzy, MacBook A1466, czyli już dość leciwa też konstrukcja, zresztą taka sama jak ja mam, pokazywałem wam ją na YouTube. Dostarczył klient z Ukrainy, niewzomnie mówiący po polsku, który został oszukany. Został oszukany przez naszego rodaka. Niestety znowu na najbardziej chyba najgorszym serwisie aukcyjnym do ogłoszeń lokalnych, jaki tylko istnieje, gdzie jest po prostu więcej oszustów chyba niż uczciwych sprzedających, czyli na OLX-ie. Niestety bardzo, bardzo, bardzo standardowy scenariusz, czyli klient gdzieś tam się skontaktował ze sprzedającym przez właśnie serwis, za pośrednictwem serwisu. Sprzęt, wszystko super, śmiga i tak dalej. Umówili się zamiast na przykład w mieszkaniu sprzedającego, tak, to gdzieś po prostu na mieście. Klient zapłacił za niego 1400 zł, pokazywał mi całą korespondencję. No i co? No i dupa, i to mówiąc tak delikatnie, mina po podłączeniu do zasilania. Jak jest na zasilaczu, to jest to złącze takie magnetyczne, diodka od razu gaśnie, bateria się nie ładuje, gaśnie ekran. No co, my generalnie MacBooków nie robimy, są lepsi od tego, co się bardziej znają na tych komputerach, no ale wziąłem, żeby go przejrzeć, żeby zobaczyć, co tu jest, no i niestety moje przeczucia się potwierdziły, czyli kolejny zalany MacBook. Słuchajcie, żadne komputery chyba nie są na świecie w ogóle tak często zalewane jak MacBooki i nie inaczej w tym przypadku. No, klient nie mógł tego na miejscu sprawdzić, natomiast tu przy nim praktycznie rozbierałem ten komputer i pokazywałem mu już, co tu się dzieje. Tutaj w kilku miejscach na płycie głównej, również na taśmie są takie niewielkie, nie wiem jak to się fachowo nazywa, indykatory zalania. Też wam to pokażę, zdjęcie wrzucę. One normalnie są białe. I białe powinny być, jeżeli komputer nie jest zalany. Jeżeli komputer jest zalany, to tak jak w tym przypadku, co tutaj też zresztą chyba nawet będzie w ten sposób na kamerze widać, jakby to widać, one się zmieniają na czerwone. Oczywiście takie indykatory są nie tylko na samej taśmie, ale również na płycie głównej. Na przykład tutaj wiem, że jeszcze gdzieś tutaj jeden niedaleko też w okolicy był, nie wiem czy nie pod dyskiem, jest ich kilka, wszystkie na czerwono, to ewidentnie sugeruje, że komputer był zalany. Co więcej, ślady zalania są również na taśmie z podświetleniem, ślady zalania są na samej klawiaturze nawet bez rozbierania, bo wystarczy otworzyć komputer, on tu jest rozebrany, więc muszę być ostrożny. I jak się naciska klawisze, tutaj przede wszystkim spacja, command, to wszystko się klei, taki charakterystyczny dźwięk, czymś słodkim prawdopodobnie było zalane. Oczywiście uszkodzona jest też taśma, tutaj też to doskonale widać, nie z tej strony, z drugiej strony, zjedzone już pojedyncze piny i słuchajcie, klient dał 1400 za ten komputer. Za 1400 można kupić takie MacBooki w dobrym stanie, niezalane. No a tu oczywiście zero jakiejkolwiek komunikacji już od strony sprzedającego. Wypiął się oczywiście totalnie, nie odbiera telefonów, nie ma jak się z nim kontaktować. OLX oczywiście ręce umywa, no bo to jest OLX. To jest typowy serwis dla oszustów. Sorry, ale takie jest moje zdanie na temat tego serwisu. Zero jakiejkolwiek ochrony kupującego. No i tak to wygląda sytuacja z tym komputerem. Prawdopodobnie uszkodzona jest tutaj ta płytka z gniazdem ładowania. No i wiadomo, taśma. Nie wiem, czy
tylko taśma, nie czasami, natomiast może uda mi się dzisiaj do tego usiąść. Ja przekładam te elementy ze swojego komputera, zobaczymy, czy będzie ładował, czy będzie zachowywał się normalnie. Natomiast no, jeszcze wciąż zostaje otwarta sprawa klawiatury, która jest zelana, która jest do wymiany. To jest klawiatura nitowana, natomiast niestety to jest klawiatura nitowana normalnie tymi aluminiowymi nitami. Ja widziałem, jak to robią ludzie na klej, czyli porozwiercają nity i potem przyklejają takim klejem dwuskładnikowym nową klawiaturę. Moim zdaniem to jest kiepskie rozwiązanie. Będę kombinował raczej na czymś, co da się potem w miarę sensownie zdemontować. Jeżeli macie w ogóle jakiś patent na wymianę klawiatury tych nitowanych, takich właśnie tymi aluminiowymi nitami, dajcie znać w komentarzach, bo chętnie się czegoś dowiem nowego, bo ja MacBooków, tak jak mówię, w zasadzie nie robię. A człowiek uczy się całe życie. Moi drodzy, ode mnie to by było na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że film się podobał. Zaczęty dość radośnie, niestety, ale smutno kończymy. Wstyd mi, po prostu wstyd mi za takich ludzi, co takie guna sprzedają, zamiast uczciwie napisać, że komputer po zalaniu i tak dalej, nie wiem, na części można go sprzedać wciąż za dobrą kwotę, matryca jest ok, obudowa jest ok, no to kurde, masakra, słuchajcie, kończymy. Na dzisiaj na tyle. Dzięki za uwagę, cześć, hej, trzymajcie się.